Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Sonic Heroes z historii Team Rose. I będziemy, to jest kolejny odcinek, więc dół, góra, dziękuję. Więc tak, jak widzicie, no dużo przeszliśmy w poprzednim odcinku, 44% już jesteśmy prawie przy połowie, a co dopiero... No dobra, no. O, trochę gra zwolniła. Ale dobra, nie ważne. Let's get going. Go beyond the rails. Okej. No co dob? Więc oczywiście czekola to jest... W sumie do dzisiaj nie wiem, co to jest czekola. Czekola to jest prawdopodobnie jakaś przyjaciółka Cheeza lub jego dziewczyna. Więc wiecie, tam no. Tyk, tyk. No i robimy Rail Canyon. No co tu dużo mówić? No a żabka to chyba nie muszę przedstawiać, kim on jest. Znaczy fakt faktem, że dopiero teraz mówię w ogóle, kim jest Czekola. Też była wspomniana w cutscence początkowej Teamu Rose. Ale to nie jest istotne. Przesadam z tym, co nie. O jemy. Dobra, let's do it. Let's do it. No nie, nie. Dobra. To tyle. Amy już wykokszona. Pyk. Nie rzuć! Why I did this? Rails! My biggest enemy! My biggest enemy, Rails. Dobra. Spin up. To nie jest Tornado Hammer, to jest Pico Hammer. Serduszkowy młot, jak się dowiedziałem. Aż co zobaczyć, co jest tam na górze. Wow, dzięki Big za stwierdzenie faktu. O. Ciekawe. Ale tam jest checkpoint, a ja chcę checkpoint. Amy. Zakrzaniamy! Uwielbiam tą animację. Amy. Rhinos? Spyro Triggered. Na żółty, co nie? Miałem się przesiąść. Chyba tak. Tak. Szybik. O. Hmm.
Dobra. Wielki brzuch biga, zajmujący 3/4 ekranu. I tyle. That's it. Okej. Okay. Zrobiliśmy pierwszy akt. Kanion teraz... nie pamiętam, jak się nazywa ten drugi. Gdybym nie zginął, byłoby... A, mówię wam, te, po prostu... A w tej grze w Team Rose to jest po prostu coś easy. Coś tak easy, że hej. Okej, okay. Bullet Station, dobra. Teraz już wiem, jak to się nazywa. Ja oczywiście znowu brak odpowiedzi. Bo dlaczego by nie? Dlaczemu by nie? Dlaczemu by nie? No. Ech. Niech się to załaduje. Proszę. Ładnie, proszę. Bardzo ładnie, proszę. To się nie stanie, co nie? O, jeden. I dlatego będę wycinał... jest, jak się wystraszyłem. Loadingi w Shadow the Hedgehog i... Sonicu 06. Bo Shadow the Hedgehog chociaż... Chociaż mam dysk, to loadingi czasem też się... Też czasem są długie. To nie jest Tornado Hammer! Dlaczego użyłem Cream? Halo, Sega? Dlaczego użyłem Cream? Ło, wow, ale poleciałem. To było przypadkowe, bo gra mnie centralnie wyrzuciła na ten przycisk. Nie miałem żadnej kontroli. Dobra, wystrzel nas. Kanionie. Ten cheese w ogóle tam latający jest świetny. Dobra, teraz tu. Przez Biga ledwie co widzę. On jest za dużą postacią. Zrobiłem. Udało mi się obydwie naraz, ale fajnie. Jaka podnieta. A, ja tu nie mogę. Tu się nie zgadzam. No dobra, niech będzie. Co tu jest dalej? Tu jest to. Więc no, możecie powiedzieć, czy chcę... aha, no tak. Dobra, w poprzednim odcinku mówiłem, że chciałem ograć mod do Team Rose, który sprawia, że dłużej, że tak powiem, trwa cała historia. I niezbyt się rozwinąłem na ten temat. I od razu przyznam, nagrywam to odcinek po odcinku, więc parę wątków z poprzedniego odcinka może mi się przypomnieć nagle. Więc no. Easy. I możecie powiedzieć, czy chcecie coś takiego, czy nie chcecie. Bo to też jest ważne. Dobra, zliczaj mi tu punkty. Ej! You're like awesome! Awesome! Voice impression of Amy potwierdzone. Dobra. No dobra, rozumiem, żeby chcesz to ich uratować, no ale no...
Właściwie co, dlaczego po prostu nie zostawić roboty Sonicowi? No rozumiem, chcesz pokazać mu dlaczego jesteś super i w ogóle, ale to nie ma sensu właściwie. Tak na dobrą sprawę. Dobra, ja tu sobie pozostanę. Moja taktyka wygląda tak samo na każde. Dobra, wraca się to... Jezu, co się stało z uszami Viga? Okej. Dosyć to szybko idzie. Easy! Tak szybko, o jen! Jo! Jak szybko to poleciało, ja nie mogę. Ej, to było epickie. Jak dla mnie to było epickie. We'll all... nie. We'll all pay to... Wait, czekolada potrafi mówić? Wow! Nawet ja o tym zapomniałem! Frog Forest! Froggy! Akurat tu pasuje bardzo. O-o. Tu jest pewien glitch pozwalający Bigowi praktycznie cały poziom przelecieć. Ale postaram się, ale nie użyję go. Bo chcecie, że my tu przechodzimy wszystko legitnie. Nie. O. Nie. Ach, ten deszcz. Czekaj, czy dolecę. Ło, doleciałem. Tylko przez to szybowanie Amy. Jestem trochę przerażony, co? Dobra, Big. Hono. Trochę zrąbałem, ale... Nieważne. My tu po prostu sobie gramy dla fanu i czasem może się odezwę, bo... To jest właśnie minus Sonic Heroes, że jak to let's playujecie, to po pierwszym let's playu praktycznie... Po Team Sonic, jeżeli let's playujecie całą grę, rzecz jasna, to po Team Sonic już nie macie praktycznie co gadać. To jest właśnie minus Sonic Heroes. Taki jeden maciusieńki. Malusieńki. Ho, ho. Tak, Amy, musisz rozwalić powietrze. Znaczy, to tak nie brzmi, tak tłumaczenie, ale... Whatever. Rozwalcie to dla mnie. Hehe. Spokojnie, Amy, już... Pfu, Cream! Ja już długo w tą grę gram. Już wiem, jakie tu są błędy. Już ukończony poziom. O jajciu. Ja naprawdę przejdę to w chwilę, no ile... No po Frog Forest to jest jeszcze tylko Mystic Mansion. I... No już... Eggfleet. Tyle.
Awesome. Uwielbiam. Uwielbiam to robić z nią. To mówić z nią. Żebyście sobie nic nie pomyśleli. Zboczeńcy jedne. Zboczeńcy. Niskie ceny. Speedrun to już jest praktyczne. Leave me alone! You son of a... Jak to się renderuje z daleka? Trochę mały dystans renderowania jest, przyznam. No. Blokowanie produktu. Jakby ktoś nie wiedział, to... Jak ktoś widział film Odlot, to... Ten film się nazywa... W krajach anglojęzycznych Up. Po prostu. Więc no, taka ciekawostka niezwiązana z Sonikiem. Bardziej taki fakt. Jakaś ciekawostka. Wszystkim myślałem, że I will not make it. Ale jakoś się udało. A, tu jest życie. Nie, to nie jest życie. Ten ruch jest strasznie wderwiający. Jak Sonic po prostu zrobi kika i dostanie boosta, jak Amy po prostu walnie w powietrze i tyle zrobi. Nic więcej. Taka ciekawostka, jeżeli sprężynę ominiecie, to jak przebiegniecie po tym, ale nadal będziecie celować w platformę, to uda wam się przebiec. Po prostu spadniecie idealnie na to. Bo ta... Ten zasięg. Homing ataku. Ale ja już na serio, ludzie, tak rushuję tą grę, tylko po to, żeby jak najszybciej z Shadowem rozpocząć. Bo to jest po prostu epickość. O, uda mi się! Ale fart. Mam nadzieję, że nie ominąłem pierścienia, bo to będzie złe. Że ominąłem pierścień. Nie ominąłem, jej. Nice. No i teraz... No teraz jeszcze tylko Team Battle i zakończymy odcinek. I będzie git. Jej. To jest naprawdę bardzo szybki team. W sumie to mógłbym też zrobić od razu też Eggfleet, ale... Już następny odcinek byłby bardzo krótki. Znaczy nie, nie, co? Nie Equi, tylko to. No jak to się nazywa? Czekajcie chwilę. Misunderstanding here, but we can't back down now. Ha! Udało mi się. Nie udało mi się. Udało mi się tak w połowie. Myślałem, że first try będzie. Ja muszę to zrobić. No! Jak?
Muszę jakieś po prostu nanosekundy. O, to będzie dobre. No kurde, ten czar mi przeżywa z jakiegoś powodu. Nie! Nie mogę na to pozwolić. Ale jest glitch, żeby po prostu cały team po prostu umrzył od razu. No! To jest wnerwiające. What the hell is happening? Some characters are better suited for enemy big. There's gotta be a major misunderstanding here, but we can't back down now. No! To będzie bardzo złe. Let's do it. Co? Dobra, po prostu zróbmy to. Po prostu zróbmy to, jak pan Bóg Bix przekazał. Czy mi się udało? No, musiał jeden zostać. O, już się udało. That was easy. A więc dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało.